Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Najka. Słuchajcie, dawno nie miałam na sobie tego sweterka czerwonego, ale i dawno nie nagrywałam dla was vloga. Kochani, powiem tak, przez ostatnie praktycznie prawie 2 tygodnie dużo się u mnie działo. Może zacznę od tego, że nie w tym tygodniu co był, tylko jeszcze w poprzednim byłam w Wałbrzychu. I tutaj teraz taki króciutki, dosłownie króciutki filmik o tym, gdzie byłam i co robiłam i co to za miejsce zwiedziłam. Ale to dosłownie króciutki, szybciutki filmik, zobaczcie go sobie. Dobra, dzisiaj Marek mnie gdzieś zabrał na taką wieżę. Zaraz tam będziemy wchodzić do góry. Zaraz tam dojdziemy. Jeszcze jakaś pieczątka. Matko. Tego to się nie spodziewałam. A tu schodów nie ma na Borowej, były schody, pamiętasz? Tak. A tu się idzie takim. To byli takie, to jest już, tam jest trzeba. No? Nie, to mamy chyba zmienić taki uzdrowiec, taki duży. Zabiegamy się taki starszy. Fajnie. Wspinamy się i widoki coraz lepsze, ale też coraz bardziej zaczyna wiać. Ale idziemy. No kochani, dotarliśmy, patrzcie na ten piękny widoczek. W ogóle my tam byliśmy na hełm, co tam byłam w nocy, a tam za mną, tam gdzieś tam jest ta Borowa, na którą się wspinaliśmy z Markiem, co ja byłam taka zdenerwowana, bo on mnie zabrał tym czarnym szlakiem i to było mega trudne. O, tu jest jakiś... Kocham cię Martynko. Czemu nikt dla mnie czegoś takiego nie zrobi? Taki wiecie, kocham ciebie Natalko, ja na to czekam. Ja nie wiem. No, a tutaj to, o tutaj jest to, czekajcie. Tutaj, o tutaj jest Chemiec i to gdzieś jest właśnie tam na wprost. No i my tam się wspinaliśmy, ale w nocy. I tam jest na szczycie taki krzyż. Ja go wtedy wam w tym filmiku pokazywałam. To tyle. W sumie ja idę dalej. Wy się trzymajcie, kochani. Tutaj tylko taka króciutka wycieczka, aż tutaj zabrał mnie Marek. Jak się Marek to miejsce nazywa? Ściadno-Zdrój. O, no ty. Ja nawet nie wiem, gdzie... Taka prawda. Spadł w dół jest i w ogóle najgorsze jest to, że to się tak trochę rusza. W sensie to. To. Tu się wszystko tak rusza. Nawet nie macie pojęcia. No, ale wieje bardzo. No, dobra, trzymajcie się. I teraz, kochani, przechodząc dalej, ja wam powiem, potrzebowałam takiego szybkiego wypadu, a to był taki wyjazd bardzo, bardzo spontaniczny, właśnie tam do Wrocławia, później z Wrocławia do Wałbrzycha. W ogóle podbił do mnie we Wrocławiu jeden mój, nie powiem, że widz, bo on mi podobno pisał ze mną kiedyś niby na Tinderze i on niby później oglądał mnie na Instagramie i dlatego mnie wyczaił. I ja wam powiem, no trochę takiego laga miałam, bo ten widz był jakby oburzony, że ja nie chcę z nim za bardzo pisać ani nic, a po prostu ten mężczyzna mi się nie podobał. Nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mi się na przykład za bardzo narzuca. To było akurat takie bardzo przykre, że jeśli komuś się odmawia, to czemu ta osoba dalej później wypisuje i tak dalej na live'ach. No, że miała ze mną pisać, jak w ogóle śmiesz ze mną pisać. Smutne to było, naprawdę, no. Natomiast, kochani, inna sprawa, słuchajcie, w tym tygodniu, co teraz był, bo teraz już jest w sumie, no, poniedziałek właśnie mówiłam, no, to ja wam powiem, bardzo dużo się u mnie działo. Ciągle gdzieś podróżowałam i, znaczy, podróżowałam tutaj do takich bliziutkich miast, mianowicie Katowice, czy to właśnie jakieś Rybnik, czyli moje miasto. Bo mam wrażenie, że ja wam powiem, więcej czasu spędzam poza domem niż w domu. Na przykład dzisiaj był poniedziałek i wróciłam z pracy i tu właśnie miałam jakiś pierwszy dzień, gdzie z nikim się nie widziałam, gdzie cały czas spędzałam czas sama za sobą. Ale ja wam powiem, no na przykład poprzedni tydzień to widziałam się też z Wicką właśnie po pierwszy raz, zaprosiła mnie na kawę i to jest bardzo fajne, bo ja lubię na przykład poznawać ludzi, lubię słuchać ich historii i czegoś się uczyć. Na przykład jakbym się z wami tutaj widziała, to ja bym była zachwycona. Zrobiłam też pod koniec tygodnia spotkanie właśnie z widzami. To takie fajne, bo to spotkanie widzicie takie zaplanowane o 1 w nocy na live'ie i praktycznie o 16 godzinie live, także 16 godzin później, znaczy nie live, tylko przepraszam, spotkanie. Ja wam powiem, to jest o tyle fajne, bo mogę się tam wtedy właśnie z wami spotkać i zrozumieć, że nie jesteście tylko w internecie, ale i na żywo. I to jest świetne, ja się bardzo z tego cieszę. No, natomiast kochani, inna kwestia, ja wam powiem, kupiłam sobie ostatnio coś, o czym bardzo marzyłam, mianowicie swoje własne Pismo Święte, bo my mamy w domu jakieś Pismo Święte, ale to jest, bądźmy szczerzy, ja lubię mieć swoje pismo, gdzie sobie zaznaczam swoje właśnie własne, ważne jakby rzeczy, takie ważne słowa. I kochani, jak ja ostatnio zaczęłam czytać, to przeczytałam całą Księgę Mądrości i teraz jestem na 17 rozdziale z Mądrości Seracha i przeczytałam też całą Apokalipsę, kochani, i to już w sumie trzeci raz w moim życiu.
I mam ochotę dla Was nagrać w ogóle filmik o tym, takie ostrzeżenie, bo wiem, że wiele ludzi nie wie, co się właśnie będzie dziać właśnie w czasach tych, które nas czekają, czy to za naszego życia, czy to kiedyś później, ale chciałabym właśnie, bo widać coraz więcej takich znaków, o których właśnie jest w Apokalipsie dane, że to są już te czasy, które powoli nadchodzą. Natomiast to jest temat, powiem szczerze, bardzo, bardzo trudny i ja to już Wam mówiłam, że ja chcę zrobić o tym filmik, ale to jest temat tak trudny, że ja się go boję podejmować, bo to jest tak samo jak z upadkiem Kościoła. Mam całą książkę przeczytaną, zaznaczoną wszystkie najważniejsze rzeczy, ale to jest temat tak długi i tak jest tego dużo, że ja naprawdę nie wiem, jak to wszystko ogarnąć. W ogóle tak swoją drogą to sprawa z tą moją książką, kochani, ja Wam powiem, niezłe cyrki z tym mam, bo książkę no niby w miarę szybko napisałam, bo praktycznie miesiąc na mnie zajęła. No i poszła teraz do takiego mojego znajomego, który właśnie teraz robi korektę. Powiedział mi w ogóle coś takiego, że ogólnie gdybym wydała tę książkę nawet bez jej sprawdzania, bez korekty, to nie byłoby aż tak źle. Powiedział tak, lekcję polskiego odrobiłaś, tak powiedział. Powiedział, że nie było tam kolosalnych błędów, na przykład były tylko takie błędy, że na przykład zamiast myślnika to wstawiłam przecinek, czyli tam, gdzie miał być myślnik, to miał być przecinek, a go nie wstawiłam, tylko wstawiłam właśnie przecinek. Także powiem Wam akurat tutaj, no z tym akurat fajnie, cieszę się, że właśnie aż mnie tak źle nie poszło i tak dalej, że tą lekcję z ortografii, stylistyki, interpunkcji odrobiłam, że aż tak źle nie było. A z drugiej strony to nie mogę się doczekać. No. Natomiast, kochani, ja Wam powiem, jestem ostatnimi czasy jakoś tak pozytywnie nastawiona do ludzi, że mam ochotę właśnie, tak jak Wam mówiłam, już właśnie ciągle się z nim spotykać, poznawać kogoś nowego. Mam teraz, powiem Wam szczerze, taki dobry czas. Jestem taka bardziej spokojna na sercu. Wiecie, ja też jestem taka, że zawierzam wszystko Panu Bogu i jakby ja wiem, że On się wszystkim w moim życiu zajmie i jak Mu to zawierzam, to On się wszystkim zajmuje. W ogóle tutaj tak w tym momencie powiem taką ciekawostkę. Ostatnimi czasy zauważyłam, że pomaga mi bardzo taki jeden święty, że jak ja się do niego pomodlę w jakiejś sprawie nagłej, takiej pilnej, takiej, która na przykład stara się o godzinie 15, to ja czasami o godzinie 18 już mam sprawę rozwiązaną. Mianowicie modlę się właśnie za wstawiennicą świętego Ekspedyta. To jest patron takich spraw szybkich, ale i takich właśnie niespodziewanych, takich, których w ogóle myśleliśmy, że one się nie wydarzą i on potrafi to, kochani, tak rozwiązać, że ja jestem w szoku. Dosłownie to jest cudowne, bo ja nie sądziłam, że za czyimś stawiennictwem może się szybko stać taki, nazwijmy to, miły i mały cud w moim życiu i to tak niejednokrotnie, tylko kilkakrotnie, że jednak kiedy ja go poproszę, on zawsze wtedy jest. Natomiast, kochani, zauważyłam też ostatnimi czasy jedną inną rzecz, bo tutaj jak już mówię o tym ekspedycji, to wiecie, to są takie proste, małe rzeczy codzienne, takie... No nie, no jedna była większa, bo przyszło mi powiadomienie, że zablokują mi cały TikTok i zablokowano mi całego TikToka, mianowicie dlatego, że niby nie ukończyłam 13 roku życia, a mam 23 lata. Kochani, jak się do niego pomodliłam, tak on wszystko jakby rozpatrzył tam pozytywnie i to była akurat taka większa rzecz. Ale tak to tutaj chodzi mi o rzeczy prywatne mniejsze. Natomiast taka jedna rzecz, która ostatnimi czasy coraz częściej zauważam. Kochani, ja na przykład jak się udzielam w mediach, to ludzie proszą mnie o pomoc. Proszą mnie o taką pomoc, wiecie, modlitewną. I proszą mnie o na przykład pomoc w modlitwie za dziadka, który ma raka, czy to za mamę, czy to na przykład ktoś prosi mnie o pomoc, bo na przykład stwierdzono u niego bezpłodność i tak dalej. Kochani, ja się modlę i ci ludzie później po czasie, po dłuższym czy krótszym, opisują mi sytuację, że im moja modlitwa pomogła. I teraz to jest świetne, cieszę się bardzo, że jakby Bóg wysłuchuje moich modlitw za innych i proszę pisać dalej, bo chętnie się za Was pomodlę. Natomiast przeraża mnie jedna myśl, że jak ja proszę Boga od paru dobrych lat o taką jedną większą rzecz, albo na przykład o zmianę pracy i tak dalej, o drugą taką inną rzecz, to nic takiego w moim życiu się nie wydarza. I mnie to przeraża. Ja też proszę o innych o modlitwę i mam wrażenie, że jakby... No, ja jestem pod opieką jakby Pana Boga, ale mam wrażenie, że jakby albo, że mnie coś lepszego czeka niż obecnie mam i po prostu mam uzbroić się w cierpliwość. Naprawdę tego nie rozumiem. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wy to właśnie widzicie, bo potrzebuję takiej świeżej opinii. I kochani, taka jeszcze jedna rzecz na koniec. Planuję dla Was zrobić filmik. Właśnie nie jeden, a kilka filmików. Natomiast ja Was z góry przepraszam, bo ja widzę, że ostatnimi czasy Was tutaj... No, bądźmy szczerzy, chyba zaniedbuję. Natomiast ja widzę, że wy jesteście wyrozumieli, że wy jakby nie nalegacie na filmiki i tak dalej, tylko chodzi o to, że
Ja bym chciała dla was coś zrobić więcej, że ja wiem, że wy tutaj na mnie czekacie, ale kochani, ja wam powiem, tak intensywnie u mnie w życiu się dzieje, że ja na przykład teraz o pierwszej dopiero nagrywam jakikolwiek filmik, bo w ciągu dnia to ja praktycznie wychodzę o godzinie 14 i wracam o godzinie 22. Później robię live'a i idę spać. No, no chyba, że jest praca, to wtedy jeszcze odsypiam jakby po pracy i tak dalej, to jest inna sytuacja. Ale tak to ja wam powiem, no u mnie dzieje się tak dużo, że ja nawet nie mam kiedy zmontować filmiku jakiegokolwiek, a mam ich dużo. Mam nawet jeszcze filmik, który jest, kochani, z listopada do przycięcia, mianowicie o tym, jak mój znajomy poszukuje na takiej jednej stronie swojej jakby przyszłej małżonki. I filmik pół godziny, który mam zmontować, a dalej jakoś się za to nie zabrałam. Aż mnie to denerwuje, jestem sama na siebie zdenerwowana. No. Natomiast, kochani, jeszcze taka jedna rzecz na koniec, mianowicie o tym, że ostatnio ktoś się mnie zapytał w komentarzu, czy mam 30 lat i czy już to robiłam. Chodzi tutaj mianowicie o seks. I ja wam powiem, skomentowałam to, że mam 23 lata i nie, nigdy tego nie robiłam. I kochani, ten film ma ponad teraz obecnie, po 3 czy 4 dniach, 1,5 miliona wyświetleń. I kochani, najbardziej widać to, i wtedy właśnie oceniam, czy mój filmik jest jakiś dobry, w sensie jeśli chodzi o sprawy religijne, czy jest jakiś dobry, czy niedobry. W momencie, kiedy widzę procent lajków, kochani, film ma ponad 1,5 miliona wyświetleń, a lajków jest tylko 25 tysięcy. Także kochani, normalna osoba, normalna gwiazda, gdyby coś powiedziała i miałaby takie wyświetlenia, miałaby około teraz 300-200 tysięcy lajków. Natomiast widać, jak moje zdanie i moje dziewictwo ludziom się nie podoba. Najgorsze są opinie ludzi po 30, którzy piszą, no ty to pewnie cyganisz, pewnie sypiasz z każdym, a pewnie tylko tak w mediach mówisz. I też najgorsze opinie są drugich osób, które zauważam, to są od osób, które żyją w nieczystości, bo to najbardziej te osoby mnie atakują. Ja to kontaktowałam właśnie z takim jednym, jak i drugim księdzem w życiu prywatnym. Ja wam powiem, oni zawsze mi mówią jedno, że to jest właśnie zazdrość, że zwykle ich demony nieczystości nienawidzą mojego ducha czystości, że po prostu te demony się sprzeciwiają temu, co ja wygaduję i dlatego oni mnie atakują. No, księże mi też właśnie mówią, że ja będę atakowana właśnie przez tych hejterów i tak dalej. No, dla mnie to już nie jest zaskoczenie, tak dalej, ale wiecie, gdy pojawiają się komentarze w stylu, oby cię ktoś zgwałcił, obyś straciła swoje dziewictwo właśnie, kiedy tego nie chcesz. Życzę mi po prostu źle. Albo życzę mi jakiegoś później złego męża, który będzie mnie zdradzał. Naprawdę ludzie są bez serca. Totalnie. Niektórzy mają serce z kamienia, wręcz tak. Na pewno w Bogu, w takim sercu, kochani, nie mam oni tego Boga, którego ja tak bardzo poszukuję w sercu każdej osoby. I za każdą osobę się modlę, za każdego swojego hejtera i tak dalej. Ale ja wam powiem, mimo wszystko przeraża mnie ta hipokryzja, bo patrzcie, w mediach są kobiety, które się nie szanują, które mówią, że mają OnlyFans, sypiają z każdym facetem i wtedy tacy ludzie gnoją tę osobę, ale pojawiam się też ja jako dziewica i mówię o tym publicznie, to ludzie i tak mają do tego problem, to ja mam wrażenie, że niektórym ludziom nie da się dogodzić, natomiast ja jestem taka, że jeśli ja dostaję ogromny hejt w pewnym momencie, to wiem, że wtedy dobrze robię, więc no. I kochani, to chyba tyle. Życzę wam cudownego nowego tygodnia. Na dniach wleci film w ogóle cały o aborcji. Mam nadzieję, że materiały, które przygotowałam, wam się spodobają. I wszystkiego dobrego wam życzę. Pamiętajcie, że jesteście cudem.